I hej, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Artane. A to jest kolejny odcinek z Ori and the Blind Forest. Lecimy dalej, Sunken Glades. Pozwoliłem sobie wyłączyć V-Sync, bo on powodował tutaj te lagi. W tą stronę się nie udamy. Tam byliśmy z Naru. Lećmy więc dalej. Postarajmy się o niej pamiętać, bo podobno Naru to jest ona. Okej. Lecimy dalej w tą stronę. Tu się coś świeci. Ale z tego co widzę, to nie za bardzo damy radę to wziąć, bo... Po prostu jest tam... A co to? O! Coś dostałem. Znalazłeś kawałek życia, odłamek życia. Zbieraj je, aby odnowić swoje zdrowie. Okej. Rozumiem wszystko. Co my tu mamy? Znalazłeś komórkę energii. Możesz teraz zbierać i używać więcej energii. Pamiętaj, że możesz użyć energii, żeby stworzyć Soul Link. Aha, czyli możemy w ten sposób zapisać grę. Okej! Czy w każdym momencie, kiedy odnowi się nam energia, możemy zapisać grę? No to jest coś fajnego. Wow! Wow! O kurde! O kurde! Niedobrze! Dobra, uciekłem. Damn. Co się tam podziało? Moi drodzy państwo, to ja nie wiem. O kurde, nie wrócę. Czyli coś tam mam zrobić. Ewentualnie mam umrzeć. Ale nie... A nie, dobra, odnowiłem sobie HP. Pociąg jedzie! Co ja mam z tobą zrobić, ty? Powiedz ty mi. Oho! Wow! Okej, wiem wszystko! Tutaj jest ścianka. O, biedactwo. Znalazłeś światło duszy. Kiedy wypełnisz ten cały, no wiecie, ten okrąg, który tam jest na dole, dostaniemy punkt umiejętności. No proszę. Co my tu mamy? O, mamy kolejny ten. Small Spirit Light Container. Aha. Czyli dodało nam to światło duszy. Okej, okay. Czyli to dodało nam, wow, sporą część światła duszy, no nieźle. Głęboko w lesie Ori znalazła to, co było zagubione. Ta muzyka... Ona jest piękna, ta muzyka po prostu, przepiękna. Oh damn. Moja moc, moja siła powraca. Jestem Sign. Światło i oczy drzewa dusz. I was just in this glen. Nie wiem, co to jest glen. Okej, okay. Będzie naszym przewodnikiem. Okej, okay. Ktoś za nami podążał. Ło, możemy atakować! G, ability point. Beta... Oła! Mamy drzewko umiejętności. Quick Flame. Pozwala nam strzelać trzema płomykami, zanim będziemy musieli mieć recharge.
większość pick-upów dana zdolatuje, czyli taki magnes i... Dobra, wydam sobie punkty w atak. Na pewno się nam to przyda. Okej. Okej. Jest, robi się niebezpiecznie, no. Dobra. Robi się niebezpiecznie, a ja nie potrafię, wiecie. Ich światło powróci do mnie. Te słowa wypowiedziało kiedyś drzewo dusz. In the glade past the cavern, we'll find him. Okej, tam ich znajdziemy. Tam go znajdziemy. Hollow Grove. Mhm. Okej, musimy odnaleźć drzewo dusz. Okej, mamy te. Mamy z tego ability pointy. I HP! O, no pięknie. Po prostu coś wspaniałego. Możemy zbierać to wszystko sobie tutaj. Przepięknie, po prostu. Ach. O kurde. No zaatakował nas niestety. Dobrze. Jump to even higher. Ale chcę sprawdzić, czy Soul Link. Znaleźliśmy odłamek energii. Okej, odnawiają nam całkowicie energię. Dobrze wiedzieć. Czy to mogę rozwalić? Tak, mogę to rozwalić. Chcę widzieć, chcę zobaczyć, co tu jest. Czym jesteś? Proszę. Okej, studnia dusz. Jest połączona z korzeniami drzewa dusz. Używając energii studni dusz, możemy odnowić naszą siłę, czyli pewnie zdrowie, tak? Okej, czyli to jest save point. Chciałbym się tam dostać, ale się tam nie dostanę. Ale mamy taki dość spory save point, który odnawia nam wszystko. Więc jest dobrze. Tak żem czuł. Oła! Oła! Dobra, tu możemy iść. Ability point. Dobra. Co mamy tutaj? Zwiększa siłę ognia płomienia dusz. Dobra, zwiększmy siłę. Myślę, że będziemy szli tutaj trochę w atak, później rozwiniemy sobie resztę. Na pewno chcę ten magnes zdobyć. No teraz to ich rozwalamy. Proszę państwa, proszę bardzo. Co my tutaj z nimi robimy? Ale giera naprawdę jest prześwietna. Dziękuję jeszcze raz Carol za udostępnienie jej. Znaleźliśmy klucz. One są do otwierania duchowych... Jak to się nazywa? Bram. Bram duchowych, okej. Aha, i one wymagają określonej liczby tych kluczy. No dobrze. Myślę, że jakoś dam radę. Ejdź. Niedobrze. Dobra, a teraz gdzie ja mam iść? Teoretycznie mógłbym tam zeskoczyć gdzieś na dół. O, widzę drugi ten. Widzę drugi klucz. Czyli... O, możemy przesuwać obiekty. Dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Przesunę sobie go tutaj, w tą stronę. Dobrze. Tak to będę mógł tam przeskoczyć. A tymczasem wezmę sobie klucz, który był tutaj. Mamy dwa klucze. Pięknie. Jest cudownie. Okej, mamy HP. I co tu się będzie działo? Okej, mamy bramę.
No właśnie. Wymagane klucze muszą być niedaleko. Abyśmy doszli do drzewa dusz, musimy przejść przez jaskinię dusz. Boże, czemu to wszystko jest z duszami? Okej, okay, otworzyłem bramę. Jest dobrze. Spirit Caverns. Dobra, idziemy tam, gdzie nam kazali. Idziemy w stronę, w którą nam kazali podążać. Spirit Caverns, moi drodzy. O, Ori sobie nieźle radzi, no proszę. Teraz powiem wam. O, Soul Ring is ready. Okej. Okay. Ja bym chciał jeszcze to tutaj rozwalić. I przepraszam bardzo, ale muszę zrobić krótkie cięcie, za chwilę do was wracam. Okej, okay, jestem już z powrotem. I co? Skończyliśmy na tym, że... lecimy w tą stronę. Co my tu mamy? Mieliśmy tu HP dla naszej Ori, super. Wsłuchajmy się w muzykę. Tu wszędzie coś buczy. Okej, okay, ale... musimy znaleźć drzewo dusz. A przepraszam was ogólnie za cięcie, musiałem odebrać telefon. Oh. Ori! To jest kamień mapa. Jeden z wielu starożytnych... o, markerów, Boże. No, tak. Stworzonych... okej, okay, w foreście, znaczy w lesie Nibel. To jest... nie, brakuje tutaj małej części. Jeżeli ją znajdziemy, będziemy mogli to naprawić. Okej, okay, czyli musimy znaleźć mały... fragment mapy. A tu mamy... czy tu mamy... tak, mamy klucz. Dobrze, musimy znaleźć mały fragment mapy, który gdzieś tu się zagubił. Myślę, że on będzie gdzieś tu po lewej, po lewo. Dobra. O, prawie mnie trafił. Tam jest. Dobra, widzę wszystko. Tylko jak tam dotrzeć? Okej, już jakoś sobie radzę z tymi przeciwnikami. O, oh. Biedny dostał w powietrzu. Dobrze. Tak, dobrze. Prawie ominąłem ważny ten. Ważny element. Co teraz? Jak ja tu mam się dostać do góry? Jak ja mam się tam dostać? Kurczę, no. No kurczę, no nie wiem, no. Zobaczmy, czy mamy tu coś, co nam pomaga. O, map makers. Makes most pickups show up on the map. A ja sobie tu tylko jedną rzecz wyeliminuję. Dobrze. Powracam już do gry. No muszę znaleźć jakiś sposób, żeby tam dotrzeć. To miejsce. Kurczę, tylko jak tam dotrzeć? Na pewno coś tu na dole będzie. Tego jestem pewny, że coś tu na dole doprowadzi mnie do tego, jak tam, auć, wejść. Ori, weź to, pozbieraj to, proszę cię. Dobrze, pozbiera. Właśnie.
Okej, okay, mamy zapis i mamy punkt umiejętności, dobra. Może weźmiemy sobie Spirit Magnet, żeby zbierać te rzeczy. Bo to się na pewno przyda. No właśnie, o tym powiedziałem. O tym powiedziałem. To się nam już od razu przydało. O. When Shirve Agent killed. Ktoś pokroił Ori, tak? Światło drzewa dusz żyje w każdym z nas. Ono jest powodem, dla którego żyjemy. On jest powodem, dla którego rośniemy. Kiedy on wyruszył na poszukiwania ciebie, minęło parę lat. Byliśmy atakowani, ranieni i zabijani przez naszych przeciwników. Czyli musimy absorbować światło. O, co się dzieje? Wall jump! Okej, okay, czyli tu uczymy się nowych rzeczy, tak? Nie znalazłem komórki energii, proszę bardzo. Teraz możemy używać dwóch Soul Linków. Pięknie, pięknie. Nauczyliśmy się wall jumpa. Już normalnie wiemy wszystko. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Pięknie. No teraz to nasza Ori zrobiła się bardzo skoczna, ojku. Tak to trzeba było zrobić. Bardzo skoczna się zrobiła nasza Ori. Hop. No i w sumie dobrze, że się zrobiła taka skoczna. Bardzo mnie to cieszy. No bo jednak śmierć Naru mogła ją trochę przygnębić, tak? Dobra. Także tego teraz używamy naszego wall jumpa, żeby się tu dostać. I co mam zrobić z tym kamieniem? Pewnie mam go gdzieś przenieść. Dawaj! Dawaj Ori, dawaj Ori, dawaj. Powoli. Powori. Powori Ori. Dobra. Zdążę, zdążę, zdążę! Zdążyłem. Udało się, udało się. Aha. Ledwo. Uff. Dobra, mamy ten. Mamy kamyk. I mamy ability pointy. Znaczy nie mamy ability pointów, tylko... dźwignia. Tylko mamy tą rzecz, która nam... dość sporo ich dodaje. O nie! Nie gin. No właśnie. Pięknie. I mamy kawałek mapy. Z którym udajemy się tam, gdzie była mapa. Nie spodziewaliście się tego, co? Dobra, lecimy tutaj, bo tutaj była chyba mapa. Tak? Tak, tutaj była mapa i umieszczamy kawałek mapy tutaj. No i widzimy mapę. Odkryliśmy mapę, po prostu. Okej, okay, czyli do drzewa nie zostało nam dużo. Musimy pójść w lewo i do góry. Okej. Okay. Musimy iść w lewo i do góry. Do góry, w lewo i do góry. Pięknie. Hop. Się wszystko odnawia co jakiś czas. Wow. Ale czy ja wcześniej nie widziałem czegoś? Kurczę no. Dobra, otwieramy Spirit Gate'a. Znaczy no bramę. Bramę dusz. Spirit to są też duchy, nie? Czyli brama duchów, może to będę tak nazywał.
Mogę to uderzyć? Chyba nie za bardzo. Dobra, raz, dwa, hop, hop, hop! Ori! Nie giń. Hop, hop. Dobra, mamy kolejny klucz. Kolejny klucz! I jedziesz! Jedziesz, Ori! Huch! Ledwo, ledwo. Dobra, udało się. Udało się! Nie udało się! Dostałem. Dostałem po twarzy. Niestety. Okej, tam się nie dostaniemy teoretycznie. Tu się dostaniemy, dobrze. Okej, zrobimy sobie tu save'a. Tak lepiej. Dla mnie. Mamy HP. O! Dobrze, że zrobiłem save'a. Bo niestety zabiłem Ori. Ach. No, właśnie o to mi chodziło. No zbierz to. Dobrze, mamy trzy klucze. Więc... Au. Aha, dostałem jedno HP. Dobra, czy musimy jeszcze raz pójść po to, czego stąd nie zabrałem. Wziąć to HP. Dobrze. I zrobić jeszcze raz save'a. Tym razem może tutaj. Dobra. No nie, to mnie rozwala na hita. To mnie rozwala na hita. Dobra, udało się. Uch. 4 kluczy trzeba. A ja nie mam. I co teraz? Au. No nie, tu. Dobra, tu mamy klucz. Och. Dobra. Jeszcze raz. O nie! Dlaczego jestem takim idiotą czasem? Nie umiem w prostą platformówkę grać. Moi drodzy państwo. Nie umiem grać w prostą platformówkę. Znaczy no prostą. Prosta to ona się może wydawać. No nie, no nie, no nie. Ty to źle robisz w ogóle. Adrian, ty to źle robisz. O, udało się. Ledwo, bo ledwo, ale się udało. Jest. Teraz możemy zrobić sobie tutaj save'a. Szybko. Nie mogę, nie mam tego, nie mam ability. Somewhere they found me dormant and still. Okej, czy jesteśmy przy drzewie? Opowiedzą mi jakąś historię. No proszę. To się już lepiej zamknę. Ori. Drzewo duchów. Musiało użyć swoich ostatnich resztek sił. No, swoich resztek sił, żeby cię ocalić. Wysłuchaj teraz naszej historii. To była noc ceremonii światła. O, będzie historia, ta muzyka. Wołałem do Ori, ale moje dziecko nigdy nie przyszło, nie przybyło. Oho. Co to za wielki kruk? Nie, to jest... Nie, to nie jest kruk.
wygląda jak sowa. Kuro. Wykradł sign. To był koniec naszych dni. Czyli te sign to było to światło, tak? Otrzymałaś światło drzewa duchów. Włożył nasz los w twoje ręce. Słuchaj uważnie. Musisz zrozumieć. Drzewo duchów miało pod swoją kontrolą elementy światła. I one utrzymywały porządek w lesie Nibel. Żywioł wody przy drzewie Ginz. Żywioł wiatru głęboko w ruinach Forlornu. Tak. Żywioł gorąca w głębi ogni góry Horu. Aby przywrócić prawidłową formę lasowi Nibel, musimy odzyskać światło, zanim będzie za późno. Pierwszy odłamek światła znajdziemy w jaskiniach albo w legowisku pająków. Dobrze. Zapiszmy grę. I tak, w tym odcinku Ori and the Blind Forest to byłoby na tyle. Z biednych staliśmy się bohaterami. Ze słabych staliśmy się mocnymi. Wspólnymi siłami możemy przeciwstawić się zagrożeniu, które chce zniszczyć las Nibel. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Na razie, czołem. Cześć!